Witam was bardzo serdecznie. Jestem wam winny film o NWO, ponieważ w niedzielę się nie pojawił. A dzisiaj mam bardzo ciekawy temat i oparty jest on na moich spostrzeżeniach, a dokładnie trzy takie tematy, które się łączą w całość. Trzy przykłady, trzy opowieści, które naprawdę łączą się w całość, bo my teraz żyjemy w takich czasach, że obecnie, dzisiaj, że wydaje nam się, że już jest wszystko w porządku, że już nic złego nas nie spotka i już wrócimy powolutku do normalności, jak tylko zawirucha wschodnia się skończy. Ale nic z tych rzeczy, bo ja też myślałem, że po 2 latach wygaszania tego czegoś paskudnego, co nas spotkało wiosną 2020 roku, że już będzie okej, ale najgorsze jest to, że to nawet nie jest połowa. To jest dopiero początek, moi drodzy. To jest dopiero początek. I jestem zdumiony i wręcz przerażony jednocześnie, że grupa ludzi, która mogłaby się zebrać przy jednym okrągłym stole, owinęła w sobie wokół palca większość ludzkości, czyli kilka miliardów. Większość. Nie wszystkich, ale większość. Zobaczcie, jaka siła jest w tych ludziach, że oni mają taką moc, takie wtyki, takie plecy, takie możliwości, że mogą z nami zrobić dosłownie co tylko zechcą. Co tylko zechcą. Po prostu, co im się wymarzy, wyśni, to oni to są w stanie zrobić. 24 lutego zaczęła się sprawa ukraińska. Od tego czasu sprawa dziewiętnastkowa przestała istnieć. Najbardziej zastanawiające jest tutaj to, że odbywało się to pod koniec lutego. Jak sobie przeanalizujecie na przykład sezony szczytowe, to zawsze to był marzec, jakiś kwiecień, jesień, wiosna, nie? A tutaj 24 lutego, czyli koniec lutego i wiosną nie ma nic, w marcu nie ma nic, w kwietniu nie ma nic, w maju oczywiście też nie ma nic. I to już jest taki pierwszy punkt, takie światełko pierwsze, które powinno się zapalić w głowach ludzi. Jak to jest, że generalnie zawsze było tak, że był sezon ten taki katarkowy, że ludzie kichali i szli do specjalisty. To było zawsze. A później od 2020 roku dokoptowali do tego coś większego, nie? Na większą skalę. I zawsze w 2020-2021 wiosną zawsze to było, jesienią 2020-2021 też to było, natomiast wiosną 2022 roku tego nie było. Jak ręką odjął. Znika, po prostu znika, pojawia się inny temat. Ale ten temat, który jest teraz, on wygaśnie tak szybko, jak przyszedł. Tak jak ten temat ukraiński wygasił tamten temat, tak ten przyszły temat wygasi ten temat, bo oni wiedzą lepiej. Ja jestem zszokowany tym, co prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, chyba było wczoraj, czyli 21 czerwca, albo kilka dni wcześniej, przynajmniej to wideo, które widziałem, było opublikowane 21, możecie to sobie znaleźć. On tam powiedział, że oni potrzebują pieniędzy, by wywołać drugi raz to, co było w 2020 roku. Że to na pewno nadejdzie, czyli druga nadejdzie. Druga katastroficzna w skutkach. Wiecie, to nie można używać takich słów, ale się domyślacie, o co chodzi. On to wie. On to po prostu wie. Skąd wie? Ktoś mógłby powiedzieć, przez przypadek coś mówi, starszy już jest, demencja, ale nie, bo ten człowiek wie więcej niż nam się wydaje. Bo przecież gdyby nie wiedział, to by nie był na tym stanowisku. Bo go tam oddelegowano. I teraz kolejna, ale to bardzo
zastanawiająca rzecz. Ja ostatnio wysłuchałem sobie przemówienia z 2009 roku. Uwaga! Rok 2009. Muammar Kaddafi. Pewnie większość wie, o kogo chodzi. To jest ten pan, który niestety już nie jest między nami, bo został przetransportowany na tamten świat. Okrzyknięto go człowiekiem złym. Człowiekiem, który był dyktatorem. Z tego, co mi wiadomo, to kiedy on rządził swoim państwem, to ludzie mieli dobrobyt, Libia była bogata, ludzie mieli paliwo za darmo, studenci mieli studia za darmo, szkoły, wszystko było za darmo, ale był zły. Nie? Był zły, fatalny, trzeba było go, wręcz niebezpieczny, trzeba było go oddelegować na tamten świat. I ten oto zły i niedobry człowiek, czyli Kaddafi, powiedział w 2009 roku to, co miało miejsce w 2020 roku. Powiedział o witaminkach, powiedział o tych ludziach. To można sobie znaleźć. Może uda mi się jakoś zamieścić ten link. No niestety no, nie mogę wam pokazać, wiecie, z jakich względów, ale no zastanawia mnie to. Zastanawia mnie to. I teraz zobaczcie. Tego pana już nie ma. Czy tego pana oddelegowano dlatego, że był niedobry dla swoich obywateli, dla swoich wyborców? Czy tego pana oddelegowano dlatego, że ten pan coś wiedział? Wiedział więcej. Znał te mechanizmy, znał sposoby, znał prawdę, znał przyszłość, po prostu. I nie ma go już. Po prostu nie ma. Zobaczcie, ile jest takich nazwisk, które coś mówią, ale mówią i nie ma ich już między nami. Ich już nie ma. Więc to, co powiedziałem na początku, jak wielka moc jest w jednej grupce ludzi, żeby powolutku dążyć do tego, co sobie zaplanowano. Bo teraz jest odwilż, ale przyjdzie jesień. Bardzo się obawiam, że będzie ucisk. Dlatego należy się przygotować i należy być odważnym, odpornym. Należy być dobrej wiary i należy się przede wszystkim przygotować, czyli zabezpieczyć. Zabezpieczyć przede wszystkim, ja przepraszam, że tak przede wszystkim powtarzam tyle razy, ale to jest słowo kluczowe, bo to jest to, co powinno być naszym priorytetem, czyli przygotować się psychicznie. Człowiek świadomy, który wie, że nadciąga zło, że nadciągnie zło, potrafi sobie z tym poradzić, bo on wie, bo go to nie zaskoczy. Natomiast człowiek, który jest zaskoczony, nie wie, co robić. Jest w potrzasku, czyli musimy zdać sobie sprawę, że będzie ucisk i też musimy jakoś sobie poradzić, czyli organizować się, wspierać się i być może powoli sobie szukać jakiegoś miejsca na świecie, na kuli ziemskiej, gdzie jeszcze względnie będzie można funkcjonować. Albo w tych państwach, w których jesteśmy, szukać schronienia w miejscach, gdzie jest bezpiecznie. Ale o tym jeszcze będzie czas, żeby o tym porozmawiać. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tych trzech sprawach, czyli 24, kiedy jest szczyt zachorowań, kiedy w lutym, w marcu jest tak przecież dramatyczna sytuacja. W tym roku tego nie było. Później prezydent Stanów mówi to, co mówi, że jeszcze będzie. On jest o tym przekonany. On informuje, jeszcze nie mają kasy, ale jak będą mieli, no to... Bo wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że musi być przewrót finansowy, przewrót świata. Świat musi zostać wywrócony do góry nogami. 2 lata jeszcze nie dały tego rezultatu. Więc teraz mamy sytuację na wschodzie. Przede wszystkim zaboli nas to ekonomicznie, finansowo. Bo musieli jeszcze czymś zagrać, jakąś nutkę, jakąś taką serenadę odegrać, a trzecim krokiem będzie to, co było pierwszym krokiem. Więc
z deszczu pod rynnę. Moi drodzy, napiszcie, co sądzicie o tym. A historia z Kaddafim to można by film nakręcić, można by książki pisać. Bo jeśli media mówią, okrzykują kogoś złym, to prawdopodobieństwo, że jest on zły, jest bardzo maleńkie. Wręcz przeciwnie. Zawsze trzeba patrzeć od drugiej strony i obracać wszystko o 180 stopni. Czyli jeśli oni mówią, że coś jest dobre, to prawdopodobnie jest złe. Albo więcej niż prawdopodobnie. A jeśli oni mówią, że coś jest złe, no to jestem przekonany, że to jest dobre. Trzymajcie się bardzo ciepło, życzę wam wszystkiego dobrego i bądźcie świadomi, to jest podstawa. Do usłyszenia, cześć, pa, pa.